Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak brali dziś udział w uroczystościach 1050-lecia bitwy pod Cedynią. Z tego, co wiemy i co ja sądzę o tej bitwie, bitwie pod Cedynią, uważam, że ona była wyjątkowa, że ona mogła zadecydować o istnieniu bądź nieistnieniu państwa polskiego. Dlatego nie wiemy, co kierowało odwagą wojów Mieszka I, ale jestem przekonany, że im właśnie zawdzięczamy to, że tu jest dzisiaj Polska. Takie dążenia, dążenie do wolności, dążenie do niepodległości, do suwerenności tkwi w naszych sercach i w naszych umysłach. Stanowi o naszej tożsamości narodowej. To te postawy są postawami, które dziś tworzą morale żołnierzy Wojska Polskiego. A my jako przedstawiciele władz pamiętamy, że Wojsko Polskie musi być liczne, musi być dobrze uzbrojone.